Dzień dobry moi kochani, pod poprzednimi odcinkami pisaliście wiele próśb, które spełnić mogę dopiero teraz. Dłuższe odcinki? Proszę bardzo, od dziś 25 minut i więcej. Więcej robienia misji, a mniej bicia przechodniów. Spoko, choć bicie przechodniów jest zajebiste. A może żebym nie był na green screenie i nie zasłaniał napisów? Proszę bardzo, a teraz idziemy skopać kurwą dupska, a ty zostaw łapkę i zróbmy 50 tysięcy jebanych lajków teraz pod tym filmem za wszystkie zmiany. I jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje co do tej serii, piszcie w komentarzu. Zaczynamy GTA San Andreas. Dzień dobry, po tym entuzjastycznym wstępie zacznijmy od dokładnie rzeczy, które pisaliście mi, że mogę sobie znaleźć. Niestety nie udało mi się odnaleźć pistoletu, ale jakby dla mnie to jest nie problem, bo pistolet już mam tak naprawdę. Natomiast tutaj jest kastet faktycznie i bardzo fajnie, bo teraz zamiast gołych pięści mam faktycznie kastet. I umiem nie bić przechodniów, no ale muszę ten kastet testować, prawda? Dzień dobry, proszę pani. Halo, czy pani tutaj... patrzcie jak się obraca CJ. Dobra, nie będziemy bić pani, żeby nie było, ale ubijemy żula. Szybciej bijemy kastetem? No trochę krwi leci, przyznaję. I ładnie kopiesz nogą, CJ, dobra. Oja, oj. Proszę uciekać stąd. Patrzcie, leje się. O kurde, ale ty, Kung Lao. Dobra, no to musimy ją załatwić w takim razie już teraz. Pięknie, no dobra, kastet działa w takim razie idealnie, słuchajcie. Wypróbowany w akcji na wietnamskiej tutaj... kurwa, ile ona miała pieniędzy. Dobrze musi lachę robić. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej w takim razie. Karabin maszynowy na domu Sweeta, czyli na tym domku tutaj. Na tym domku. Ja znalazłem jeszcze łopatę w ogóle w ogródku Raidera bodajże. Żeby tutaj się dostać, przynajmniej tak jak ja znalazłem, żeby się tu dostać, to musimy iść tutaj. Musimy sobie wskoczyć tu. I później... a, nie tak, baranie, brawo, kurde, Carl Johnson, a.k.a. CJ, najlepszy człowiek życia. Tutaj. No czemu ty przeskakujesz to? Bo wcześniej mi się to udało zrobić. Dobra, zacznijmy od pójścia tu, po prostu. Tam jest maszynówka. I proszę bardzo, elegancko, przeskok wykonany. I mamy tutaj karabinek. My już mieliśmy jakiś, czy to jest... tak, to jest amunicja po prostu do tego, co już mieliśmy. Ale spoko, zawsze mamy dodatkową amunicję. I teraz, tu jest jeszcze ogródek, jeżeli sobie pójdziemy w tę stronę. Tutaj jest dom Johnsonów. Możemy sobie wskoczyć tak samo, jakieś leparkury pouprawiać. To, tutaj nic nie ma, z tego co widzę. Ale tutaj w ogródku mamy jeszcze dodatkową łopatę, jeżeli będziemy chcieli, dokładnie. I tutaj jest łopata, słuchajcie, możemy sobie ją wziąć. Na dodatek kolejna rzecz, jeżeli biegamy ze sprayem, to w tym miejscu, a to już sam znalazłem, to już mi nie pisaliście, tylko zupełnie sam, autorskie. Proszę bardzo, tutaj autorskie znalazłem, balasi nam się wbili, ale my sobie już ich zamalowujemy. I proszę bardzo, elegancko, ogarnięte, słuchajcie. Idziemy robić w takim razie kolejną misję. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, mamy dwie dostępne, widzę. No to pójdziemy do Raidera. Domowa inwazja. O proszę, a propos ogródka. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Look! Na jaraniec, kurwa. Kurwa, ale mamy wóz, pięknie. No to ruszamy, zaparkuj ciężarówkę obok domu i zabierz broń zanim stanie dzień. Dobrze, a gdzie mamy? Za dzień jest za 8 godzin, dobra, to tu się trzeba sprężać, w takim razie mapa. Gdzie jest cel? Cel jest tu, okej, na rogu praktycznie. Na skraju, teraz jak możemy najlepiej pojechać? Wyjedziemy i w prawo... prawo, lewo, prawo, dobra. Wszystko wiem mniej więcej. Muszę tylko teraz się pilnować. Bo już mapki z tym, jak ja jeżdżę genialnie, to już także widziałem. Dobra, tutaj sobie pojedziemy w prawo. Shut up.
Nigga track. Nigga, oje, przepraszam. Dobra, jedziemy sobie tu. Dobra, nie idzie nam najgorzej, póki co. Mamy postępy w misji. Pojechałem totalnie inaczej niż miałem pojechać, ale nie szkodzi. Elo! Ej, zajebista ciężarówka z tego. Dobra, jedziemy tu prosto i jak będziemy na wysokości kwadracika, to dajemy w lewo. To są ballasi, można by ich pieprznąć sobie. Niżej jest, moment, źle pojechałem. Standardowo, bo... A nie, dobrze jadę. Bardzo dobrze jadę. Prosto i tam zaraz będziemy w lewo tylko dawać. No to pięknie. Los Flores. Rowerzysta. Ja wiem, ale rowerzysta trzeba. Sorry. Ej, ale tą tirówą się genialnie rozjeżdża. Kurde, to jest taka bogata dzielnica. Dobra, okej. Wjeżdżamy. To tutaj trzeba wjechać. Nie jestem pewien. Nie, trzeba chyba w dół. Trzeba, żebym sobie nic nie zrobił krzywdy. Dobra, żyjemy. Ale jesteśmy tutaj jak ja pieprzę rider, stary. Co my robimy? Nie raj tyle blantów, dobra? Lecimy. Grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Why? Come out, you old bastard! Shut up! He can't stop. Co za debil zjarany. Buster call? Okay, fool. In you go. I'll keep watch. Co za zjarany głupek, ja pieprzę. Dobra, idziemy z karabinkiem. Musisz zachowywać się cicho. Dobra, to na kastecie lecimy. Czemu on ma armatę w domu? What the fuck? Czemu gość ma armatę? Oj chuj, strzeliłem sobie, już mam hałas. Znajdź skrzynię, dobra? Nie wiem gdzie jest, niestety nie podglądałem. Skrzynia z bronią, które musisz ukraść, 3. Dobra, już widzę jedną. Czy tu nikogo nie ma? Nie ma. Aha, i teraz idę z jedną, tak? O chuj, od razu hałas się robi. Dobra? Pomalutku, spokojnie. Proszę bardzo. Go on, CJ. Kurde, oczywiście ja to muszę zrobić. Ten zjarańc by tam wszedł, by wystrzelał wszystko, nie? Jak tak idę takim przerywanym, to idę trochę szybciej. A, robisz za dużo hałasu, masz się skradać. No dobra. Czemu nie mogę po prostu rozwalić wszystkich? Kurde, felek. Dobra, jest druga skrzynia. Trzecia pewnie tam będzie. Dobra, bierzemy. Pyk. Ze skrzynią pewnie i tak mogę tylko wolno iść, no nie, no mogę trochę przyspieszyć. No dobrze, no idę na tym alcie, kurde głupim. Halo, proszę się nie obracać, tą drogą ma chustę, tak jak kiedyś nosiłem. Jak pierwsze kawałki Gimsona na przykład wychodziły, to taką arafatkę zakładałem, bo wydawało mi się, że ej, jak są rzeczachy na buzie, to jeżeli niby mam już 17 lat, ale jak założę czachę na buzie, to wtedy jestem taki groźny, nie, ale nie byłem. Troszeczkę, bo to raczej... takie rzeczy raczej nie powodują, że człowiek jest groźny. Dobra, okej, musimy znaleźć trzecią skrzynię. Aha, tutaj jest, dobra, wszystko jasne. No to nie musimy już dużo w takim razie ogarniać. Perfekcyjnie wykonana misja. Dziękuję, pozdrawiam. Serdecznie. Abym z tej armaty jebnął, Boże! Dobra, tu już możemy sobie hałasu narobić, bo już uciekamy i tak. I co, Ryder, mordeczko? Płynie w nas ta młoda krew, wiem dobrze. Znajdź kolejną skrzynię. Albo wejdź do ciężarówki i jedź rozładować to, co już zebrałeś. No nie, no jeżeli mamy jeszcze trochę czasu. Dom pułkownika. Płynie w nas ta młoda krew. Dobrze, kto przejmuje duster? Pamiętam, jak krzywo patrzyłeś na mnie. Nie sądziłeś, że twoją skrzynię znajdę. Młoda krew płynie w moich żyłach. To, co mówi Ryder, chuja wbijam. Zawsze dajemy 110%. Śpi se pułkownik przykryty kocem. Elo, fajną miałeś broń z felu. I dobrze, dobrze. Okej, okay, możemy wracać, bo już kolejnych skrzyń nie ma, z tego co mi wiadomo. Także lecimy, swoje mordeczko. Let's get out of here, chodź Ryder. Albo u siebie powiem, genialny strażnik. Patrz, czy facetka nie idzie, żeby nie było przypału. Wróć bezpiecznie do dziupli, man. Kurwa, slang. Pięknie. Przejdź mi tę mapę. A gdzie jest nasza dziupla? Nie pokazuję tutaj na mapie, ja nigdy nie pamiętam takich rzeczy. Tu! Wracamy bezpiecznie do dziupli, ziomeczku. Dobra, elo. Proszę tutaj, wymuszamy pierwszeństwo. Boże, żebyśmy go dogonili.
Uwielbiam to. No nie, no mówcie se co chcecie. Piszcie se kurwa każdą rzecz w komentarzu. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu jednoślad... O nie, to był policjant. Uwielbiam stukać jednośladowców. Naprawdę to jest piękne. To jest jakby sens życia. A, tu już nie mamy limitu czasowego na powrót. No to zajebiście. Talking no more, fool. Kościół, ogarnąłem ci zajebiście robotę, co się spinasz. Bang, bang. Zabarkuj ciężarówkę w dziupli. Proszę bardzo. Dziękuję, mistrzowie życia. Pozdro, Ryder Morderstwo, uhonoruj mnie. Yeah, that was a real breeze. Say CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Homie? Wolnie możesz dokonywać w nocy, kiedy nie wykonujesz żadnych misji. Okej, okay, możemy się ludziom włamywać do domu. Zajebiście. Aby rozpocząć włamanie, musisz wsiąść do takiej furgonetki. Mega. Fajne jest to, że naprawdę tutaj bardzo dużo pobocznych rzeczy można robić. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Szacunek. Dobrze, że Ryder zniknął. Okej, barbershop. A, to, a nie, w tym barbershopie chyba nie byliśmy, nie? U tego fryzjera. Tak, to jest inny. Tutaj Morgan Freeman już nie strzyże, tylko kto inny. Czerwone włosy, łysy i łysa głowa! Tomasz Andrzej Działowy, in-game. Thomas Andrew. Thomas Andrew in the motherfucking GTA. Pozdrawiam serdecznie. Tak się robi hip-hop. Enter, wyjście. Królowie życia. Dobra, musimy znaleźć jakąś furę i wrócić. O, ale z tym łysym grabarzem. Mistrzostwo życia. Taksi może nie. To się wydaje fajne auto. Pożyczę. Trochę ze szybę potłukłem. Brawo, Tomek. Królowie życia. No ale dobra, lecimy. Utwory gracza jakieś są? Ja nic nie wygrywałem. Też myślałem, żeby powgrywać. Też mi pisaliście właśnie, żeby powgrywać, chociaż soundtrack gdzie ta... O kurwa, co mi się stało? Ktoś mi w obonę strzelił. O, że wypasz te ciary. No nie, pożyczyłem ludzi, ja nie chcę. Ja nie chciałem, naprawdę. To na pewno wy. Kurde. Nie no, muszę auto zmienić. Przyznam się, panie policjancie. O, wypadło z niego pistolet, super. Potrzebuję twojego samochodu, bo mi rozwalili ten. Oponę. No nie, mam dwie gwiazdki, ale do dupy. Wypierdalać. Dobra, spójrz na mapę, Tomek. Tu. Czyli muszę prosto teraz i potem w prawo. No z drogi, żeż. Kurna frajernia. Dobra? Nie, w ogóle nie. Totalnie źle mi pokazało strzałkę jakoś. W drugą stronę jadę. Powinienem w przeciwną stronę. O Jezu! Cudo, dobra, okej. Okay. Żeby nie świrować pawiana. Nawracamy tu. I tu musimy jechać i potem w prawo. Oczywiście, że tak. Tu jest domek jakiś do kupienia na przykład. Dobra, jedziemy i tu dajemy w prawo teraz. O nie, z tirem się zaraz zderzy, nie może tak być. Dobra, balasów rozjebaliśmy. Tu jest spoko i teraz tu w prawo. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Ja pieprzę, no nie strzelać do mnie, rzesz. Kurde, dobra, tory. Follow the damn train, CJ. Wszystko tam wybucha, ja pieprzę, co się tam dzieje. Dobra. Teraz się możecie, kurwa, mi obciągać generalnie, nie? Dobra, tam są ci. Tu wracamy, spokojnie. Dobra. Już jedziemy do domu. Wypieprzaj, co ty sobie myślisz, że mnie zamkniesz? Jak mam taki pojazd, to nie ma nawet połowy takiej szansy, ziomeczku. Betoniarka! Dobra, wracamy. Kurde, radiowozy głupie, wypieprzać. No co za kurwa gnoje. Kręcamy tu. Dobrze. No i już zaraz wracamy, będzie wszystko spoko. Tu. O wy kurde. Na pewno jacyś. Dobra, tu już wysiadam. Zastawione wejście jest, nie wejdą. We wlew benzyny. O kurwa, skąd ty tu? Wypieprzaj. Ja pierdolę. Tu szybko, dobra. Tu mnie nie znajdą, na pewno nie mogą do mojego domu wejść.
Sejwik. Dobra. Wypieprzać pajace. O, dobra, po sejwie wszystko wyczyszczone. Dziękuję. Idziemy na kolejną mission. Co jest, ziomeczki? Do Sweeta. Dziewczyna Sweeta. Sweet! Smoke! Shit! Where all the homies at? Fuck they at? Damn! Fuck it, damn. Hey! Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto! Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Doszli do Sweeta, zanim wykończy go gang Seville Boulevard. Dobra. Gdzie to jest? Tu. Dobra. Spoko. Musimy stąd wyjechać. Tu, dobra, damy sobie radę jakoś. Potrzebuję auta. Nie mamy tu auta żadnego. Dobra, za coś ogarniemy. To jest ta ciężarówka, którą zostawiłem. Spoko. Wsiadamy. Sweet się na razie trzyma, dobrze. Dzień dobry, panowie policjanci. Ja tu tylko grzecznie robię dostawy. Proszę nie hejtować sobie za bardzo. Idziemy Sweeta ratować. Kurde, strzelają. Spoko, mordo, już jadę. O nie, no tutaj też mi coś przebili. Wszyscy mi opony przebijają. Dlaczego tak? Jadę, mordo. Nic się nie martw. Kurde, skręca mnie. Otoczyły Sweeta w mieszkaniu jego dziewczyny. Sprzątnik chłopaków z Seville. Jadę, mordo. Co jest? Kurwy, wjazd na chatę, gdzie moje GoPro? Powiedziałem raz. Dobra. Spokojnie, robimy nawrotkę. Kurwy, psy. Dobrze. Dostał jeden. Ciebie wykończę osobiście, młody Skywalkerze. Jezus, prawie zginąłem. Witam. Ktoś ci tutaj ogarnął robotę, mordeczko. That's my brother. Wóz na cztery osoby. Proszę bardzo, nawet tutaj stoi całkiem elegancki. Iwio. Musimy wrócić na miejsce, tak? Gonią nas? O wy kurwy, nie ma takiej opcji w ogóle. Mam żywy towar. To tu mnie gonią? No nie, to za paszteciarze, wypieprzać. Dobrze, się rozwalili o drzewo już bliski. Nie, nie ma takiej opcji, żeby mnie tutaj... O kurde, przestrzelili mi coś. Tak? Nie, znowu. Jakieś bałagany z tymi samochodem. Nie, teraz jest wszystko w poko akurat. Nie iskrzy felga. Tu. No nie są lajty. Nie umiem nawet za nami trafić, downy głupie. Proszę bardzo. Dziękuję. Kolejna misja ogarnięta. Pozdro 600. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Tak się robi szacunek. Idziemy sobie zasejwować. Szybciutko. Szybkęsem. To nam od razu HP odnowi. I lecimy kolejną misyjkę w takim razie, żeby zdobywać respekt u chłopaków. I kurde, powiem, że elegancko tutaj stawiamy cały... gang, całą rodzinę Groove Street na nogi naszymi akcjami. Dobra, to będziemy na zmianę latać. Rider Sweet, Rider Sweet. Napiszcie mi, która jakby oś jest główna, czy to trzeba po prostu ogólnie ich zadania wykonywać. Katalizator. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm, my wife loves this stuff, man. Anyway. There's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. And it's got a, how you say, little something-something on board for you, boy.
Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Jedź pick-upem Ridera do pociągu z amunicją. No dobra, idziemy. Kurwa, ale ten Penny to jest śmieć. Pan szofer. O! Spoko, damy radę. Nic nie dzieje. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker! The road! O co ci chodzi, Ryder? Ty, sieć ma problem cały czas. Nie podoba mi się to ani trochę. Nie zgadzam się. O kurwa, są jacyś goście z innego gangu. O, ale pięknie go jebiliśmy. Dobrze. Dobra, robimy nawrotkę zaraz. Spokojnie. Raz. I dwa. Ha, bo tu byli nasi też. Wypieprzać. 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 Szmaciaru. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, dostał. Tu mamy uziki. Chroń pociąg przed ballasami. Dobra, to ja do auta schodzę i ich rozpierdalam znowu. Z auta jest najbezpieczniej. Idziemy. Gdzie kurwa? Powiedziałem raz do was. O chuj, auto im się pali. Dobra, niech jebnie. Ryder, uważaj, mordo. Dobra. Dobra, kurwy. Co? A widzowie mi pisali, żebym nie rozjeżdżał ludzi niepotrzebnie. Nie ma takiej opcji. I do drzewa go paszkociarzę, dobra. Sobie zbieramy wszystko. Probieni, czy on jeszcze żyje? Żyje. No, nie będę shotguna marnował. Dobrze, pięknie. Zika. Pozbieramy sobie ich niego. To będziemy mieć amunicję, wejdź na tył pociągu. All you had to do was go on the back of the fucking train, CJ. Damn, what is that? Chill out, fool. We gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Rzuć mi kilka pudeł, CJ. Aha, muszę tam rzucić, dobra. Damn, not so hard. Nice throw, fool. Proszę. O chuj. Skąd mam wiedzieć, które wybuchają? Jak mam to zrobić, żeby go nie rozjebać? Dobra, jest dobra skrzynia. Dobra, złapałem. Dobra, skończyły się skrzynie, czy jeszcze jedno? Dobra. Więcej nie uniesie, zajebiście. Ogarnięte, mordeczki. I proszę bardzo, najmocniejszy gang. O kurwa, 3 gwiazdki. Dobra, ale to ogarniemy, to mamy tylko kawałeczek do przejechania, więc spoko w ogóle. Pizzerii już nawet nie rozpierdalamy w takim razie. Fuck, źle pojechaliśmy. Kurde, gonią nas. Brawo ten Penny, dzięki za cynk, mordo. Dobra, tu ich zgubimy zaraz, spoko. Gdzie my tu mamy schować to? Nie kumam. Wygląda jakbyśmy mieli tu wjechać gdzieś? Nie do końca rozumiem właśnie, o co tutaj chodzi i w którym miejscu mam to wysadzić. Bo miejsce oddania misji pokazuje... Aha, przemalować się, dobra, okej, kumam. Już, już, już. Ja pierdolę, helikopter, posrało was. Szybko tu. Przemalujemy się, nigdy nas nie znajdziecie. Nigdy nas nie znajdziecie. Pięknie. Nowy silnik i lakier $100. Gliny nigdy cię nie rozpoznają. Dobra, zabierz skrzynię na Grow Street teraz. Zajebiście. Nadal mamy Ridera na tyle i pudła z amunicją, ale nie szkodzi. Mamy inny kolor lakieru, przecież nie da się nas rozpoznać, prawda? Najlepsze kamuflaże z Los Santos. Lepsze nawet od fryzjera z Los Santos. A tu? O, moment. Pięknie. Woo!
Bitch! Damn, homie, your stuff is tight. Yeah, you too, homie. You too, homie. Zajebiście, brachu. Trochę pobijane to auto, ale spoko. Dajemy radę, żyjemy. Okay, later then. Later, homie. For life, CJ. For life, you heard? Szacunek plus. Bardzo ładnie. Okej, moi kochani, ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Słyszymy się jutro o 18:00. Cześć!